Gier ze strefą 51 w roli głównej nie brakuje, jednak gdy w latach 90. temat był dość świeży, to Atari Games postanowiło wydać grę Area 51 właśnie na automatach. Tytuł oparty na typowym celowniczku, czyli gatunku dość popularnym w salonach arcade. Osobiście grę pamiętam jak przez mgłę, ale w Europie i naszym kraju była ona dostępna. Później na systemach domowych nie odniosła zbyt wielkiego sukcesu. Niemniej jednak zapraszam na recenzję gry Area 51. Naszym zadaniem jest zniszczyć strefę 51, a my należymy do oddziału o nazwie STAR, czyli Strategic Tactical Advanced Alien Response. Cała placówka strefy 51 została przejęta przez kosmitów znanych jako Kron oraz zombie z kosmosu. Brzmi to jak niskobudżetowy film z lat 80. klasy B na kasety VHS. W naszym oddziale towarzyszyć nam będzie piersiasta porucznik Stephanie Grant oraz sierżant Marcus Bradley. Naszym zadaniem jest przedostanie się przez kolejne miejscówki strefy 51 oraz aktywowanie modułu samodestrukcji. Na naszej drodze staną obcy, żołnierze zombie oraz inne maszkary. Trzeba też uważać, aby nie zranić naszych członków drużyny, zarówno porucznik Grant, jak i sierżanta Bradley'a oraz randomowych pomagierów, którzy często giną na naszych oczach podczas akcji. Jeżeli będzie sytuacja, kiedy zginą nasi kompani, to do walki wkroczy łowca Kron, którego będziemy musieli zgładzić, bo ten typ przeciwnika będzie nas dręczył co jakiś czas. Często w tego typu grach poziom trudności jest dość wygórowany, tak więc łatwo nie będzie, zwłaszcza że posiadamy kilka rodzajów broni, w tym pistolet półautomatyczny na start i zdobywamy nową broń poprzez jej ulepszenie, często widniejące jako dodatkowy cel, czyli gdzieś tam sobie leży opcja upgrade'u do broni. Kiedy ją zbierzemy, to pistolet ulepszymy do karabinu automatycznego, zaś strzelbę ze skrzyni możemy ulepszyć do poziomu strzelby automatycznej. Broni nie ma zbyt dużo, bo jest tylko 5 rodzajów, z czego już wymieniłem wam 4 z nich. Jeżeli natomiast oberwiemy w trakcie posiadania ulepszonej broni, to niestety broń tracimy i wracamy z powrotem do pistoletu półautomatycznego. W trakcie naszej gry mamy do dyspozycji granaty. Po ich użyciu niszczymy większość wrogów na ekranie. Maksymalna ilość granatów, jaką możemy posiadać w danym momencie, to 9 sztuk. Dodatkowo na ekranie są żółte beczki oraz skrzynie o tym samym kolorze. Jedne i drugie mogą okazać się przydatne, ponieważ albo eksplodują, albo mogą wzniecić pożar, a tym samym mogą zaszkodzić naszym przybyszom z innej planety. Ogólnie cała rozgrywka w grze przebiega liniowo, ale możemy w trakcie zabawy rozbić jakąś szybę bądź rozwalić jakieś drzwi. Wtedy zostaniemy przeniesieni do nowej lokacji, która jest bardziej w postaci bonusu i takiej odnogi od głównej ścieżki, na przykład obcy sikający w WC i możemy ich wtedy wszystkich zabić i otrzymamy dodatkową broń. Albo odwiedzić ukryty magazyn z bronią i apteczkami. To są bardziej takie ciekawostki, ale ciekawostki, które mogą nam ułatwić grę. Rodzaj przeciwników nie ma jakoś zbyt wiele. Zazwyczaj mamy 2 rodzaje, zombie i obcych. Dzielą się one na poszczególne kategorie jak zombie komandos, zombie rzucające beczką, zombie z rakietnicą, po prostu z innym rodzajem broni. Jeżeli chodzi o grafikę, to sami widzicie, digitalizowane postaci, żywi aktorzy narzuceni na tło 3D. Dziś nie robi to już takiego wrażenia jak kiedyś, ale w latach 90. bardzo dużo gatunków gier korzystało z takich rozwiązań. Wychodziło to zazwyczaj trochę kuriozalnie, ale takie wtedy były trendy. Każdego przeciwnika po zabiciu rozrywało na strzępy. Mało tego, podczas gry mamy momenty, gdzie przyjdzie nam wsiąść za ster pojazdu. Niestety jak to w tych grach bywało, postać sama chodzi, a my tylko strzelamy, więc o samodzielnym prowadzeniu pojazdu mogliśmy tylko pomarzyć. W strefie 51 występują 2 tryby gry. Przygoda, czyli główna kampania gry polegająca na powstrzymaniu obcych, oraz typowe ćwiczenia w terenie, czyli mamy kilka szybkich etapów, a raczej kilka danych momentów w grze, gdzie musimy celnie strzelać do przeciwników, beczek, skrzyń, power-upów oraz okien. Jest to swojego rodzaju takim treningiem celności przed samą przygodą. Dziś gra nie robi już takiego wrażenia, ale sam tytuł odniósł całkiem spory sukces na automatach, bo sprzedano 20 tysięcy automatów, gdzie wersje na systemy domowe, bo tam też gra powędrowała, nie cieszyła się aż takim zainteresowaniem.
z tego względu, że granie na padzie w tego typu gry nie było tym samym doznaniem, co wersja na automatach, która posiadała pistolet. Gra została wychwalana za ciekawy projekt poziomów, digitalizowane postaci, renderowaną grafikę, która na 95 rok robiła spore wrażenie. Problemem na wersje domowe były idące wtedy trendy. Szybko digitalizowana grafika została zapomniana, bo już w 96 i 97 roku istniały dużo lepsze gry, które były w pełni trójwymiarowe, a nie tylko renderem 3D jak w Strefie 51 Arcade. Dlatego na systemach domowych gra szybko została zapomniana. Zaś na arcade gra została wydana w czasie, kiedy to jeszcze takie smaczki były na topie i wzbudzały zainteresowanie graczy. Aczkolwiek już wtedy zainteresowanie i inwestowanie w digitalizację zaczęło gwałtownie spadać. Dziś można byłoby to porównać do interaktywnych filmów, gdzie grania mamy bardzo mało, a większość elementów oglądamy, co obecnie dzieje się na ekranie. Dziś naprawdę szkoda sobie zawracać głowy takimi grami. Są one krótkie, ale dość trudne, a co za tym idzie, irytujące. Odradzam ludziom o słabych nerwach. A to, czy zagracie w ten tytuł, albo chociaż trochę się nim zainteresujecie, to już pozostawiam Wam. Właśnie dlatego czasem warto wspomnieć o takich grach, aby zainteresować i zaciekawić, choć niekoniecznie zachęcić do grania. Dzięki za chwilę uwagi, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się, cześć!